Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie malutki challenge, a mianowicie postaramy się wygrać tryb Nightmare za pomocą tylko legendarnych uniców. Jestem bardzo ciekawy, czy nam się to uda, także ty drogi widzu, bez przedłużania zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. Jeśli tylko legendarne unicy, to musimy je wybrać. Więc zastanawiam się nad Ninja Cameramanem, a Jetpack Speakermanem. Jeszcze mamy Dark Speakermana, okej, Dark odpada, Jetpacka raczej weźmiemy, bo jest giga mocny, dużo damage'a daje. Laser Cameramana myślę, że również sobie wezmę. I tak naprawdę stały mi dwa miejsca, no bo jednego to wezmę Scientista, żeby farmił mi kask, bo ja jestem jeszcze noobem. Bez Scientista raczej sobie nie poradzę. Więc nie wiem, czy nie wziąłbym Titana albo Agenta. Wiecie co, wezmę sobie tego Titan TV Mana oraz Agenta na kryzysowe sytuacje. Zobaczymy, jak nam to pójdzie z tymi jednostkami. A żeby było śmiesznie, gram ciągle Toilet HQ i Palm Paradise, więc teraz pójdziemy na przykład Toilet City. W sumie chyba raz w życiu grałem tą mapkę, więc zobaczymy, jak ona w ogóle wygląda. I powiem wam, że następuje lekka zmiana planów, bo jestem giga fatalny i nie radzę sobie na trybie Nightmare. Więc zagramy tak samo Toilet City, ale trybie Hard. Nie bądźcie o to dla mnie źli. No naprawdę, próbowałem przed chwilą, grałem Nightmare, skończyłem chyba na 10 wave'ie. Nawet tego nie wstawiam do odcinka, bo tam by była giga beka ze mnie. Więc zagrajmy sobie tutaj po prostu harda. W ogóle mam do was widzowie pytanie, jak sobie radzicie w zdobywaniu w coinów? Bo ja na ten przykład gram sobie z widzami o różnych godzinach i gramy sobie zawsze harda. I za jedną giereczkę z widzami dostaję około 1200 coinów. Gramy zawsze Toilet HQ w trybie hard. Na godzinę mogę nawet 3600 coinów wyfarmić, jeżeli się postaramy. Więc naprawdę polecam ten sposób, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś ciekawego sposobu do farmienia. Naprawdę giga oddaje ten sposób. No ale dobra, nie gadajmy tyle, bo tu się jednostki nam przedostają. Czyżby się przedostały dalej? Tak, przedostaną się, okej. Okay. Zastanawiam się, gdzie tutaj jetpacka postawić. Chyba postawię w tym miejscu po prostu. Chyba gdzieś o tutaj, żeby tu jednak obijał. Chociaż kurczę, jego cooldown jest tragiczny, tak szczerze. Ale dobra, raczej nie powinny się przedostać te jednostki. Jeżeli się przedostaną, to postawimy kolejnego gdzieś dalej. Chociaż w sumie takie małe mogą się przedostać, przynajmniej parę tylko. To nam jakoś dużo nie zmieni, bazy nam jakoś mega nie obije. Tego wave'a również skipniemy, postawimy sobie kolejnego jetpacka, tylko tym razem gdzieś tutaj w tym miejscu, żeby tutaj te toalety obijał. I na pewno tego musimy upgrade'nąć. Ile kosztuje nas upgrade? 150, okej. Czy będzie mnie stać? Tak, stać mnie. Dobra, upgrade'nijmy od razu, żeby się nie przedostało. Żeby się jak najmniej praktycznie jednostek przedostało. Okej, kolejne 4 jednostki. Dobra, one nam jeszcze jak nie przeszkadzają. To jest tylko 40 HP zbitej bazy. Tu już idzie więcej, ale jetpack ma mniejszy cooldown, czyli jak widzicie, coraz mniej jednostek się przedostaje. Chociaż to i tak jest bardzo źle wam powiem, bo stracimy około 150 HP. Nienawidzę tych małych jednostek, serio, uwierzcie mi, nie znoszę ich. Dobra, upgrade'nijmy go jeszcze raz, żeby naprawdę zero jednostek całkowicie się tutaj przedostało. Nawet te małe, żeby nie zdążyły i chyba nawet nie zdążą. Dobra, jest już dobrze. Tu już na razie powinniśmy totalny mieć chill. Idziemy do tego oto pana, bo ten pan tu będzie nam bardzo dużo robił. Potrzebuję 150 dolców, nafarm sobie, mordo, bij ich, proszę cię. No serio? Nie nafarmiłeś tak mało? Dobra, jak nie nafarmił, trudno. Postawmy sobie kolejnego scientista, zobaczymy, czy ten jetpack daje radę. Daje radę, to jest mój kolega, to jest mój ziomal. I tu idzie Dual Claw, mój wróg numer jeden aktualnie. Nienawidzę tej jednostki, serio. Przez to, że stunuje mi ciągle moje kochane unicy, nie lubię jej. Jedynym plusem jest to, że zawsze ma mało HP. To jedyny plus jej. Dawaj jetpack, pokaż gdzie jej miejsce. Dajesz, dajesz. Na dwa hity ją masz, dobra, na trzy. No i poszła do spanka. Dobra, postawmy jeszcze jednego scientistę i tutaj ulepszmy sobie kolejnego jetpacka, bo jetpacki tutaj będą robiły główną robotę, tak szczerze. Nie wiem w ogóle po co brałem te lasery, jak laserów nie będę używał. Mogłem je zamienić na speaker womany. No w sumie dancing speaker womany byłyby tu mądre. Troszkę zważyłem, ale dobra, to nie jakiś wielki problem. Teraz zbierajmy sobie aż 1000 dolarów na tutaj Titana, bo Titan już by się powoli przydał. Chociaż może spierw upgrade'ujmy tego jetpacka tutaj na jakiś lepszy poziom albo w ogóle na najlepszy. Pomyślimy jeszcze co zrobimy. Póki co zadaje bardzo mało damage'a i ma duży cooldown i przez to jednostki się daleko przedostają. Ale mogę skipnąć tego wave'a, upgrade'nąć go jeszcze raz i już powinno być lepiej. No nie, no te małe naprawdę, nienawidzę tych small toilet. Po co ktoś je w ogóle wymyślił? Ile nas tutaj kolejny upgrade kosztuje? 800 dolców, okej. Troszkę więcej, ale jakoś bardzo, więc dobrze. Proszę, nie przedostanie się żadna toaleta? No nie, mamy dwóch intruzów. Przedostali się. Dobra, mamy 900 tutaj dolców. Upgrade'nijmy go jeszcze raz i zadaje teraz 1500 damage'a na jeden cooldown. No i tutaj mamy prawdziwych zawodników. I na nich sobie dużo kaski nafarmimy na całe szczęście. Naprawdę powiem wam, że na legendę ten Jetpack Speakerman nie wiem, czy aktualnie nie jest najlepszą legendą, jaka jest Toilet Tower Defense.
Sami zresztą widzicie, on dosłownie one-shotuje te jednostki. I nie kosztuje dużo, bo 250 plus to jest legenda, przypomnę. Dobra, skipnijmy sobie kolejnego wave'a. Nie ma co tyle czekać, jeszcze pasuje go upgrade'nąć, żeby bił tutaj jednostki na respie. Potrzebujemy jeszcze 300 dolarów, halo, gdzie moje 300 dolców? Police, police, bije, bardzo dobrze. Ile ona ma HP? Ej, dopiero 440, dobra. Ja się zastanawiam, czemu one są takie słabe, ale to jest tryb hard, nie nightmare. Bo jednak na Nightmare'a jestem jeszcze za słaby. I gdy mamy 1000 dolców, upgrade'nijmy sobie go na poziom 5. Na razie tak go zostawimy. Bo już jak widzicie, bije na respie, a to było dla mnie najważniejsze. Teraz sobie w sumie Scientistów ulepszę, żeby dawali mi więcej kaski. Kurczę, naprawdę ta postać jest OP, patrzcie, na 2 hity ściąga. Tego też ściągnie dosyć szybko, zresztą sami widzicie, patrzcie, 5 hitów, 6 max i schodzi boss toilet. Okej, mamy nasze pierwsze 1000 dolarów, więc dajmy sobie tutaj naszego Titana w tym oto miejscu, żeby zaczął też również coś obijać tutaj te jednostki. Titan nie jest jakiś mocny na start, bo zadaje ledwo 200 damage, ale patrzcie ile jednostek smaży, więc naprawdę ta jednostka się bardzo przydaje. A wam co mogę polecić na start, jeżeli gracie tylko samymi legendami? Na pewno jeżeli macie, to jetpacka sobie weźcie. Wziąłbym tego Titan TV Mana, bo naprawdę jest OP. Secret Agenta na jakieś kryzysowe sytuacje, jeżeli by się jednostki przedostały. No i w sumie te 3 jednostki wam starczą. Jeżeli macie, to weźcie sobie Scientistów, żeby kaskę wam farmili. Dobra, 800 dolców, postawmy kolejnego jetpacka, tym razem w tym oto miejscu. Upgrade'nijmy sobie go na maxa i lecymy. Titan poszedł do spanka, najgorzej. A jeszcze zadam wam pytanie, co wam najbardziej podoba się Jetpack Speakermanie, jeżeli go oczywiście używacie, bo mi chyba najbardziej jego cooldown. Zresztą sami zobaczcie jaki on ma tutaj, na przykład jeszcze nie jest upgrade'owany na maxa i patrzcie jakie ma pole bicia, naprawdę jest to ogromne. Postawiłem go w tym miejscu i on normalnie sięga sobie respa, tak o. Dobra, skipnijmy tego wave'a, upgrade'nijmy tego ziomeczka, żeby trochę więcej bił, bo dosyć mało bije. Chyba na ten moment jedyne co to farmimy sobie kaskę. Okej, mamy pierwszą jednostkę lepszą, jest to Jetpack Police Toilet, który już odpadł. Okej, dobra, radzą już sobie te jetpacki, jak widzicie. Tylko, że tu mamy bardzo dużo boss toilet, które mają 34k HP. Czy uda im się przejść tutaj? Okej, im raczej nie, ale tu z tyłu mamy Giant Glasses Toilety i im raczej się uda, więc miałem upgrade'nąć Scientistów, chociaż czekajcie. Czy na pewno im się uda przejść? No, raczej im się uda niestety, więc upgrade'nijmy sobie tutaj jednostki. Pyk za tysiaczka, pyk tego za 3, a nie, za 3 mi jednak nie stać. No ale tego za tysiaczka możemy przynajmniej, dobra. Tutaj jak pięknie obija, dobra, jaki ty masz dystans? Okej, możesz bić praktycznie do końca traski, bardzo fajnie. I jeszcze przy okazji jak tu się przedostaną będziesz bił, dobra. Okej, już się niczego nie boję, upgrade'nijmy sobie Scientistów jeszcze za tysiaczka. W sumie tak patrzę tego ziomka na końcu, czekajcie, w sumie zaraz wam odpowiem. No dobra, jeszcze w tej rundzie się przyda, ale tego na końcu jetpacka możemy raczej usunąć. A przy okazji skipnijmy sobie wave'a i upgrade'nijmy Scientistów na poziom 4. Okej, tutaj już nadciągają problemy, więc dajmy jetpacki od razu na ostateczny level, czyli level 6. No i żadnych problemów nie widzę teraz. Tego też zaraz upgrade'ujemy. I myk upgrade'nięty. I teraz Titana troszkę bym poupgrade'ował. I przy okazji dodałbym mu kompana, bo tak solo stoi. Można tu dodać jednego. W ogóle widzowie, chciałem wam jeszcze opowiedzieć o nowym evencie, który nadejdzie już jutro, czyli w sobotę z tego co dobrze kojarzę. Będzie to Halloween event. Jestem bardzo podjarany tym eventem, nie mogę się już go doczekać. Co zostanie w nim dodane? W sumie mogę wam chyba pokazać nawet. Więc na pewno będziemy mieć totalnie nową walutę niż te coiny, będą to cukierki. I za te cukierki będziemy mogli otwierać nowe create i zdobywać nowe unicy. Ale gdzie będziemy mogli farmić te cukierki, za co je dostaniemy? Będzie taka tablica questów, zresztą widzicie ją teraz na ekranie. I dosłownie na przykład za pokonanie 100 toalet dostajemy cukierki tak o. Co myślę, że jest bardzo fajne. No i również będzie nowa, całkowicie nowiutka mapa na Halloween, której będziemy głównie farmić cukierków. Będziemy ich dostawali na niej jak najwięcej. Bo oczywiście również na Palm Paradise, Toilet Hacku i innych mapach też będziemy dostawać cukierki, ale nie tyle samo, ile na tej Halloweenowej. Naprawdę, no już giga się nie mogę doczekać. Jeszcze tylko jeden dzionek. A z jednostek co mogę wam powiedzieć? No na pewno będziemy mieli taką jednostkę jak Sinister, jeżeli dobrze to czytam kameramena. Ona będzie jakaś słabsza jednostka, bo to będzie chyba rare w ogóle. I moim zdaniem troszkę pomyślane, bo nie wszystkich stać, żeby dropnąć tylko mityki i tak dalej. Więc taka jednostka rare przyda się dla nowych graczy. Jako nowych kiblarzy będziemy mieć Military Rocket Launcher Toileta, czyli takiego noobka w toalecie, który prezentuje się bardzo fajnie i bardzo śmiesznie. No i z nowych jednostek również mogę wam zapowiedzieć kamera atak helikoptera. I cóż mogę wam o nim powiedzieć?
Myślę po prostu, że będzie mocny, bo tak szczerze nic więcej o nim nie wiem. No ale jeżeli mi dropnie, to postaramy się go na pewno użyć. I przetestujemy, czy będzie on taki mocny. A jeszcze bym zapomniał, bo mamy zapowiedziane dwa nowe kiblarze. A będą to na pewno Phantom Toilety, czyli takie półwidzialne toalety. Tylko nie wiem do końca, jak one będą działały. Czy nasze jednostki tutaj będą je widziały, czy tylko ja je jakby nie będę widział. No ale będą po prostu takie jakby duchy, które będziemy ledwo widzieli. Oraz dodatkowym kiblarzem jest Skeleton Toilet, czyli po prostu halloweenowa wersja toileta z szaszką. No i aktualnie chyba z leaków to tyle z tego, co się dowiedziałem. Więc naprawdę to będzie najgrubszy moim zdaniem event w Toilet Tower Defense. No chyba, że świąteczny jakoś to przebije, ale będzie bardzo ciężko. Dobra, ja tak gadam, a mam już wave 30, pastuje coś postawić, żeby szybciej szło, bo jakoś to dosyć wolno idzie, jak mam mówić szczerze. No idzie to jako tako, ale moim zdaniem trochę za wolno. Te unicy w ogóle z bazy nie powinny wychodzić, bo to jest tryb hard, przypomnę, nie nightmare. Dajcie mi tutaj więcej jetpacków. Tego na końcu zresztą możemy nawet sprzedać. Dobra, mamy tu luźne 12 tysięcy. Możemy w końcu Titany ulepszyć na 6 level. Dawajcie mi to, żeby miał jak najmniej cooldownu. No i postawmy sobie trochę tych jetpacków, bo tych jetpacków mamy za mało ciągle. Tutaj, tutaj, tutaj i jeszcze jednego tutaj nawet. I myk, ulepszmy je. Bynajmniej za tyle, ile nas stać. A troszkę ich, oj, teraz to bije. No patrzcie, ile ich tu jest. I teraz ta gra mi się podoba, dobra, tego też ulepszmy i tego również. Postarajmy się na 6 level ulepszyć, bo ta gra trwa już za długo, bo 24 minuty, a przypomnę, jest to tryb hard, nie nightmare. Już powinna się dawno skończyć ta giereczka. Ustawmy autoskipa w ogóle. No i jak teraz mamy tyle jetpacków, to ta gra jakoś leci. Żeby nie było, że nie użyłem wszystkich uniców, użyjmy sobie jednego lasera gdzieś w tym miejscu. Czekajcie, tu miejsca nie mam. A okej, użyłem za dużo jedniców, dobra. No to widzowie, nie użyję wszystkich legend, sorry. Czy ja wszystkie jetpacki mam na maksa ulepszone? Nawet nie mogę tego sprawdzić, bo patrzcie, jak one zasuwają, nawet nie mam jak. Ale podaj, że wszystkie mam na levelu 6. Ten jest, te na respie również są na 6, no to wszystkie chyba. Teraz pozostało nam tylko czekać na ostatnią falę i wygranie giereczki. I tu mamy Flying Rocket Launcher toilety, które sami widzicie, jak szybko schodzą. A w ogóle sprzedam sobie te Titany, tak szczerze, a tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy samymi jetpackami dam radę przejść tą grę. Chociaż jestem tego pewien, ale jednak możemy sprawdzić. Dobra, sprzedałem Titany, 48 fala. Czy damy radę samymi jetpackami przejść tryb hard, czyli jedną jednostką tak naprawdę. Skipnijmy sobie tego wave'a, musiałem na chwilę wyłączyć autoskipa, bo sytuacja wyglądała trochę krytycznie, ale okazało się, że jestem po prostu noobem, nie wiedziałem, że tak mocno biłem te jetpacki. Dobra, zresztą widzicie, jak te rocket toilety i inne jednostki schodzą. O, tu mamy helikopter. Pierwszy raz chyba go widzę od dawna, bo dawno go nie widziałem. I giga nie lubię tego, to szczerze, helikoptera wam powiem. Bo sami widzicie, jak strzelał nieładnie do naszych jednostek i je usypiał. Dobra, UFO toilet, nie chowaj się. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Co najwyżej cię zniszczę, gościu. I jesteś zniszczony, elo. A ty helikopter nie strzelaj z tego działka nigdzie, rozumiemy się? No miałeś nie strzelać, coś ci mówiłem. Teraz za to idziesz do spania, elo. No i dobra, lecimy z ostatnią falą, czyli fala 50. Początkowe jednostki na luzie. Boję się tylko bossa Toilet 3.0, czy podołamy mu, będzie miał pewnie z milion HP jak nie więcej. Okej, ile ma? No prawie milion, dobra, ej, na luzie chyba. Co nie to jest tryb hard, to nie mam czego się obawiać, ale zobaczmy. Milion HP, 600 tysięcy, 500 tysięcy, no nie, no dobra. Szczerze, jetpack to jest chyba naprawdę najsilniejsza jednostka, jak chodzi o legendy. Nie ma moim zdaniem aktualnie lepszej. I wygraliśmy, let's go! Challenge zaliczony. Więc widzowie, nie martwcie się, jeżeli was nie stać, jeżeli macie słabe jednostki, kupcie sobie po prostu albo wytradujcie jetpacka i na luzie możecie grać harda solo. No i przydałby wam się Scientist tylko jeszcze, żeby kaskę łatwo farmił. Chociaż bez niego też pewnie dacie radę. A i odpowiadając na pytanie, czemu drowerku masz 22 tysiące coinów i nie robisz openingu? Czekam na nowy update, w którym będą jakieś jednostki za te coiny i zbieram do 100 tysięcy, żeby zrobić naprawdę jakiś ogromny opening. No i w sumie to tyle. Więc bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, jeżeli on ci się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, do następnych takich i siemano!